orędzie Maryi, współmożycielki dla ludu Bożego, wiadomość do Enocha. Moje dzieci, jesteście już w czasach ciemności, w których musicie się modlić rano i wieczorem, ponieważ atakują was siły zła. Dzieci, pokój mojego Pana niech będzie z wami wszystkimi, a moja opieka i pomoc macierzyńska zawsze wam towarzyszą. Moje dzieci, przypominam wam jeszcze raz, przygotujcie się na nadejście ostrzeżenia, ponieważ jest blisko, znacznie bliżej niż myślicie. Moje serce matki, współmożycielki cierpi, widząc, że ogromna większość ludzkości nie jest przygotowana na to wielkie wydarzenie, które całkowicie zmieni zrozumienie, jak wielu ma na ten temat, na temat życia duchowego i istnienia jedynego i prawdziwego Boga, jedynego i trójjedynego. Ludzkość wejdzie w stan ekstazy, który potrwa od 15 do 20 minut waszego ziemskiego czasu, w którym zostanie wam pokazany stan waszej duszy w odniesieniu zarówno do Boga, jak i do waszych braci. Każdy śmiertelnik zostanie osądzony, tylko moi mali, którym brakuje używania rozumu, będą wyjątkiem. Wszystko zostanie osądzone, nawet twoje próżne słowa. Jakże smutno. Czuję się jako matka ludzkości, widząc, że wiele dusz nie powróci i umrze na wieki z powodu ciężaru swoich grzechów. Dlatego, drogie dzieci, proszę was, abyście byli duchowo przygotowani i w łasce Bożej, abyście wytrzymali tę próbę, która otworzy wasze zrozumienie i wiedzę o istnieniu wieczności i Boga i przygotuje was tak po powrocie. Możesz stoczyć ostateczną bitwę o swoją wolność. Moje dzieci, jesteście już w czasach ciemności, gdzie musicie się modlić rano i wieczorem, ponieważ atakują was siły zła. Jeśli wy, moje dzieci, nie odpieracie tych ataków, ryzykujecie wpadnięcie w pułapki i oszustwa mojego przeciwnika, który osłabi was duchowo i oddzieli od Boga, a następnie ukradnie wam duszę. Niech wasza duchowa zbroja będzie zawsze noszona i naoliwiona modlitwą, rozciągając ją na wasze dzieci i krewnych, aby i oni dostąpili ochrony nieba. Mój przeciwnik, małe dzieci, jest teraz gotowy, aby się pojawić. Wszystko, co pozostaje, to przejście ostrzeżenia i cudu, aby dać się poznać ludzkości. Biedne te małe dzieci, które wciąż są w grzechu i są daleko od Boga, kiedy pojawi się uzurpator, ponieważ nie znajdą już miłosierdzia. Domy mojego syna zostaną na stale zamknięte, a codzienna msza święta zawieszona. Co zatem stanie się z wami, zbuntowane dzieci, jeśli nie obudzicie się podczas ostrzeżenia i cudu? Wasza dusza będzie stracona na zawsze. Moje dzieci, podczas ostatniego panowania mojego przeciwnika na całym świecie, będą prowadzone prześladowania kościoła mojego syna. Moje biedne, małe dzieci będą musiały uciekać w góry i ukrywać się w jaskiniach lub w moich maryjnych schroniskach, aby uciec przed wilkami. Miliony małych dzieci będą męczennikami, ale ich krew będzie krwią mojego syna, z którą powstanie nowy kościół. Lud Boży pójdzie na wygnanie i zostanie całkowicie oczyszczony. Ci, którzy przeżyją, będą jutro ludem wybranym przez Boga, który zamieszka z nim w nowym i niebieskim Jeruzalem. Dlatego przygotujcie się, moje dzieci, na nadejście ostrzeżenia. Niech wasze lampy zapalą się modlitwą, abyście byli gotowi, kiedy Mistrz dotknie drzwi waszej duszy. Skorzystajcie z tych ostatnich tysięcznych części miłosierdzia, które pozostały na nadejście ostrzeżenia, abyście mogli być w pokoju zarówno z Bogiem, jak i z waszymi braćmi i siostrami. Niech pokój mojego Pana trwa w was, a moja miłość i opieka matki, współmożycielki, niech zawsze wam towarzyszą.
wasza matka, Maryja Współmożycielka. Dajcie znać moim dzieciom orędzia zbawienia całej ludzkości. Kochani, to dzisiaj na tyle. Bardzo wam dziękuję za poświęcenie czasu i oczywiście zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskiej modlitwie o ochronę naszego kraju przed III wojną światową i kataklizmami. Wystarczy wejść na mój kanał na YouTube Łukasz Andryszczak i odsłuchać nagranie, które pojawia się codziennie o 6 rano. Można go oczywiście odsłuchać o dowolnej porze, ale ważne jest, żebyście powtarzali za mną modlitwę lub sami ją odmówili w myślach lub na głos, a następnie wpisali swoje imię w komentarzu pod filmem. Jest to lista obecności osób, od których jest intencja modlitewna, więc jest to naprawdę bardzo ważne. Następnie proszę o polubienie nagrania, wtedy zwiększy się jego zasięg i więcej osób będzie się mogło o nim dowiedzieć i wziąć w nim udział. Oczywiście też zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji kanału, a także do wsparcia moich zbiórek charytatywnych, mianowicie zbiórki na pomoc humanitarną ludziom w potrzebie, jak również zbiórkę na pomoc dla zwierząt. Kto z was chciałby więcej doczytać odnośnie przekazów, to zapraszam na stronę Żywego Płomienia. Wszystkie linki znajdziecie w opisie każdego filmu na kanale. Ja wam teraz dziękuję i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam was serdecznie.